tak, myśmy przyjęli jako hasło takie, że kto nie jest przeciw nam, jest z nami. Więc my się nie patrzymy specjalnie na przeszłość, ale patrzymy się na to, co ludzie chcą zrobić i jak to robią. I ci są z nami. Nie odcinamy tutaj żadnych podziałów, bo to prowadzi donikąd. No jeżeli robić to? Tak. Jeżeli byśmy tutaj zaczęli ciąć po skrzydłach, no to byśmy się stali jedną z tych partii, która rządzi. A nam to nie chodzi. Nam chodzi o to, żeby przyjmować ludzi, którzy coś potrafią zrobić i coś dla Polski w przyszłości dać. No. Czy w intelektualnej sferze, czy w materialnej, czy w pracy dla Polski. No, ale... Ja tak żartobliwie powiem, bo tutaj tam taki miał swoich znamion w koalicji, jeden taki starszy pan tutaj z tych Bobidowców, ma tam kilka organizacji, no i, ale już miał, ale mówił, w końcu nie mogę, musielibyście sprawdzić waszych wszystkich szefów tych stowarzyszeń do trzeciego pokolenia. A my nie mamy takiej możliwości, no nie wszedł. Ale są też takie zachowania, nie? Założenie niezłe. No niezłe założenie, ale proszę Państwa, to nie o to chodzi, bo ludzi się poznaje nie po gadaniu, tylko po czynach. W związku z tym my po oczach, po podaniu ręki. Po czynach. Ale po pracy, co robią, a nie to, o czym mówią. Znaczy, myśmy mieli, znaczy osobiście tutaj, bo my nie staraliśmy tej sprawy w ten sposób, że się nie podoba. Dla nas było nie do przyjęcia to, że główny nurt naszych działań, czyli budowanie struktur, które mogłyby zadziałać czy w wyborach parlamentarnych, czy w samorządowych, czy w parlamentarnych, były spychane na boczny tor, bo robienie dyskusji intelektualnych z intelektualistami na temat tego, czy pieniądz dłużny jest dobry, czy zły, jest zrozumiały dla promila społeczeństwa polskiego. A to jest organizacja, która ma być organizacją zmienić politykę państwa, czyli to jest parapolityczna organizacja i w ten sposób nie robi się polityki. I to była główna przyczyna, bo wchodziliśmy w tor, który był nie do... Pan Mieczysław Pawlak. Proszę bardzo, bo jesteśmy tutaj właśnie w dyskusji. Drodzy Państwo, dyskutujemy i Pan Tadeusz, i Pan Doktor, o czym nie powinniśmy tu dyskutować. Jeżeli człowiek, który chciałby tu zostać z nami i chciałby pomagać wszystkim i całej Polsce, bo o to chodzi, to by napisał pismo, powiedział, że jesteście w błędzie. Ja też zrobiłem taki błąd, ale go już wyrzekłem się i go nie popełniam. Natomiast, jeżeli między nami nie będzie szczerości, nie będzie dobrej współpracy koleżeńskiej i dobrej woli właśnie, to mnie się wydaje, że nasza praca pójdzie na marne. Pójdzie na marne. Jeżeli my parę miesięcy powracaliśmy się w kółko i nie wiadomo było z czym wyjść, bo protokół zebrania to nie było nie był żadnym celem, ani drugiego napisania, tak jak tu kolega pisze, nie był też celem, to było mielenie piasku. Piasek był może przemielony, ale żaden użytek z tego nie. I ja tu ze Zbyszkiem, Statkiem rozmawiałem i mówię, panowie, ja nie widzę efektów. To może być kłótnia, to może być dyskusja, to może być jakiś zadzior czy nie zadzior. Jesteśmy po to, żeby go wyjaśnić, przegłosować i panowie do chleba. I ja bym chciał powiedzieć, bo ten kolega nam bardzo, dla mnie to hasło jest idealne. Mnie się wydaje, że będzie idealne również dla Gabrysia Janowskiego, bo odzyskanie majątku, którego nie mogliśmy odzyskać do dzisiaj, a ktoś tłumaczy się, że to okrągły stół załatwił, to proszę Państwa, to ja się z takim zdaniem i z taką rzeczywistością nie zgadzam. Bo okrągły stół ani nikogo nie uwłaszczył, ani nikogo nie rozliczył, tylko zrobił zamieszanie, tylko zrobił najście na nasze gospodarstwa rolne, na nasze
zakłady, pegiery, kółka rolnicze. Mieczysław, ale my byliśmy ale już, ale poszukiwanie nowych firm porozumienia, a ty nie mówisz o tym. Już będę czyli mówił. Jakieś tak kroki poczyniłeś. Ale ja nie chcę przeskakiwać jakieś zdanie po zdanie. Natomiast ja widzę, tak, nie przeszkadzajmy jednym drugiemu, bo każdy chce coś tutaj powiedzieć na tym zebraniu, żeby nie przyjechał na darmo. I ja widzę jedną rzeczywistość, którą możemy do swojej pracy, do naszej idei włączyć. To jest to odzyskiwanie własności prywatnej, którą zabrała komuna i który potwierdził to i zabrał okrągły stół. Panowie, nie wolno akceptować tego aktu. Widzieliście, kto popierał dzisiaj pierwszy Oleksy, drugi Leszek Miller, trzeci tam znowu. Panowie, to jest to, że oni złapali znowu, te korzonki się wrastają w społeczeństwo. To nie wolno do tego dopuścić. Ojciec mnie uczył. Jak zaorałeś, to wybronuj. Jak obronowałeś, to wyjmij ostatni korzonek pężu z tego pola. A idźmy tą drogą prawdziwego chłopa, Polaka i rolnika i właściciela. Tych ludzi nie oszczędzano. Zabierano pod takim, pod innym hasłem i tym podobnym. I tutaj to nie jest to, że ja chcę coś tutaj. Tylko kolegę trzeba pochwalić, że nawiązuje takie kontakty i każdego człowieka, który będzie mógł nam pomóc i który będzie miał dokumenty, trzeba go przytulić, trzeba go przyjąć do nas i trzeba to robić. My po tym spotkaniu, ja z Gabrysiem się spotkam i trzeba również wrócić do właścicieli rolnych, do kościołów, ponieważ kościoły oszukali. Zabrali im 50 hektarów, a oddali 5, a komuniści jeszcze to obrzydzili, nagadali, ile to kościół nie zabrał. To nie może mieć miejsca w naszym postępowaniu. I kolego, bardzo dobre hasło i bardzo dobre to, tym powinniśmy się kierować. Odzyskanie prywatnych własności Polaków. Zanotować, Pawła Krowa. Tak jest. Tak jest. I na tym pojedziemy i pójdziemy do ludzi, dlatego że ludzie będą nas uważali za prawdziwych, za Polaków i za tych, którzy walczą o własność prywatną, a jak własność prywatna jest w rękach Polaków, to Polska jest mocna. Tak jest. Dziękuję wam i nie będę już wam przeszkadzał. Prezesie, nie będę wam przeszkadzać. Nie no, oni muszą się wykazać na początek. Tak. Państwa, więc tak, mnie tak już skończył, dasz szansę innym, tak, proszę bardzo. Tak. Niech państwo wypowiadają się na tematy, no, dyskusja jest.